Mówisz, że Gola niestety nie ma nic do gadania. Gola, który się tu wkręcił, który wymyślił tą federację, dzięki Goli ale tutaj siedzisz. Ale o czym do gadania? Ty robisz matchmaking? Ty robisz matchmaking? Tak, robię matchmaking. Tak? Tak. Okej, okay, dobra. To zanim będziesz powielał pierdoły i głupie plotki SMS-ami do innych ludzi, no, to się najpierw zastanów nad tym, dowiedz się, jak jest naprawdę, a nie bierz głupot, bo to Gola cię wkręcił do tej federacji, to z Golą się spotykałeś i na początku ustalałeś kontakt. No bo, i to ja jeździłem do twojego menedżera. A z kim powinienem się spotkać? Kurwa, chłopie, przyjechałem jak ja nie znam ludzi, menedżerek. I nagle ty nie wiesz, że ja matchmaking robię? Co? Jak ja cię wkręcałem do tej federacji, no, nagle uważasz, że ja matchmakingu nie robię. No nie wiem. Bo ci się zapomniało. Mam jakieś inne informacje. Bo z płytą do mnie przyjeżdżasz, chłopie, a mówisz, Gola nie ma nic do gadania. To jest szacunek, kurwa, ale, do osoby, która ci tu wkręciła. Ale poczekaj. I ty mówisz o zasadach? Ale poczekaj. Ja nie mówię o zasadach takich, które są między nami. Ja mówię o zasadach, które następują w kontekście publiczności. Tutaj każdy każdemu sobie wytyka jakieś rzeczy, jakieś gówna. Więc ja mówię o takich zasadach, bo takich zasad tu nie ma. To jest rynek bez zasad. Ty jesteś lepszy, kurwa, ty. Czekajcie chwilę. Larry, kurwa. Ja się tylko się wtrącę. Mówisz, Sebastian, o szacunku. Ja do ciebie się zwracam normalnie. Ja do ciebie nie mówię, nie wiem, ten Fabi Chujewski. No. A ty napierdalasz takim tekstem słabym. Mega słabe zachowanie. Bo a ty nie masz nazwisko. Ale czekaj, ty twój kanał nie jest nie, stary, i ty dokładnie wiesz o tym. O czym? Czekaj, teraz tak zrobił? Tak, ja tak, nie tak, tak nazwał. Wiesz, jak ale mnie nazwałeś i przekręciłeś nazwisko, no, ale... stary. Tak samo było raz na Kejdżu. Ale ty nie masz tak, nie, mam, nie jest stary, twoja ksywa? Stary, i nie udawaj. No nie udawaj, bo ja nie tak wiem, nie stary, mówi. Ja nie oglądam, Boże, ja nie jestem dzieckiem YouTube'a jak ty. Skoro oglądałeś mój wywiad z Filipkiem, to nie mów, że nie oglądasz. No bo skąd mogłeś wiedzieć... Ale poczekaj, na jakim kanale ty wydawałeś tam ten wywiad? Jak on się nazywa? MMA Bądź na bieżąco. O, no właśnie. No, no, tak. No to jak ja miałem wywnioskować, że ty jesteś jakiś inny? Stary, ja nie wiem. Stary, ja nie ale wiem. Ja wiem. Ja myślałem, że ty masz taką ksywę przekręcasz... i że ciśniesz bekę z nie, tego sam. Nie, nie, nie. No to ci mówię, jeżeli mówimy o szacunku... No to przepraszam, to no przepraszam. Okay, nie no to chciałem dobrze cię urazić, kurwa. Proszę Seba, jeżeli mówisz, kurwa, o lizaniu odbytów włodarzy, ale mnie nie interesuje... Jezus, kurwa, nie interesuje mnie, co robiłeś w wannie. Nie obchodzi mnie to, stary. Ale o co ci chodzi? Ale o co ci chodzi? Bo mnie wkurwiłeś, stary, przypierdaliłeś się, kurwa. Okazuj szacunek też sam, jeżeli chcesz mieć ale szacunek ode mnie. Człowieku, ale ty w ogóle łykasz to, że to jest kreacja? Ty masz w ogóle coś takiego w głowie, że to jest w ogóle kurwa, jakaś forma? To jest słabym aktorem, bo Zoli cię prowadziłem. To był żart, jak wierzysz, pisałeś to, do mnie SMS-a. No to słaby z ciebie aktor, wierzysz, jak ty się dajesz z Zoli wyprowadzić. Naprawdę wierzysz w to, że Sebastian Fabijański, ten aktor, który robi tamto, siamto, sram, to by przyszedł tak ale tutaj. Ale chodzi, to wierzysz, kurwa, chłopie. O to. Chodzi o weź, to, zejdź na ziemię, kurwa. Zejdź na ziemię i trochę, kurwa, kumaj konwencję, bo chyba łykasz jak pelikany. Ja bym chciał zobaczyć face to face twój, Wojtku, z Sebastianem. Tak, zróbmy to. Możemy to zrobić? Tak, to zobaczmy to, kurwa, dawajcie! I dajcie tam mikrofon. Wojtek, cześć. Dochodzi sobie w SMS-ach, dwa tylko postanowi. Ale kłopie. Możemy o tym porozmawiać, naprawdę. Bardzo chętnie ci o tym powiem. Może o tym sobie porozmawiać. Nie muszę tego mówić do wszystkiego. Co miałem na myśli? A czy Wojtek, ty byś był otwarty na taką walkę z Sebastianem w przyszłości? Dystans, mordo. To jest gra. To jest zabawa. Dla mnie to jest zabawa. Więc przestań naprawdę traktować ale tak serio. Kurwa, nie musisz tłumaczyć tego. No to dobrze o tym wiesz. No to dobrze o tym wiesz. No to po co się ciskasz? Stary, ja stworzyłem te zasady po pierwsze, a po drugie, słaby z ciebie aktor, jak się dajesz wyprowadzić z roli. Ja się wyprowadziłem z roli? No, a przed chwilą co było? Tłumaczysz mi się, że to jest kreacja. No kurwa, w końcu muszę ci to powiedzieć, bo już ale naprawdę czemu zbierasz... Ale czemu tłumaczysz, że to jest kreacja? Ale, no jak to czemu? Prawdziwy aktor nie wychodzi z roli. Jakbyś był dobrym aktorem, to byś nie tłumaczył się z tego, że to jest kreacja, tylko dalej budował swoją rolę. Ale to nadal jest kreacja. To, że ja no, mówię, że to jest kreacja, to jest kreacja. Z roli, no. No ale co wymienię, no stary, zarzucasz mi takie rzeczy po prostu, że no chciałem ci, jakby przecież znam ciebie, wiem, kurwa, miałem z tobą niejedną dyskusję i nie mam nic do ciebie personalnie w ogóle, więc chciałem ci powiedzieć, skoro personalnie do mnie wyskakujesz, chciałem ci powiedzieć personalnie, co o tym myślę, no. Żeby jak personalnie prostu, żeby przez SMS? Nie wtrącaj się, nie chodziło o prywatne SMS-y, co piszesz, stary, zakulisowo, ale stary, czy ja szczerze, naprawdę... Także Gola nie ma nic, ja kurwa, do gadania. Ja słyszałem, jak ja co na mnie mówiłeś. Ja słyszałem, co na ciebie co mówiłem. Na mnie proszę, naprawdę, proszę, no właśnie proszę. Nie chcę tego robić, proszę, kumasz. Nie chcę tego robić. Zmusił mnie Filipek, bo czytał SMS-y. Kto powiedział, że coś na ciebie mówiłem prywatnie?
O Jezus, ale możemy o tym porozmawiać, kurwa, tak na osobności. Ja nie będę tutaj robił tego teatru nadal z tobą, bo ja cię lubię, stary, nie mam ochoty tutaj stać, w ogóle nie wiem, po chuj tu stoję. Wszystko jest okej? Okay? Mam cię przeprosić, kurwa? Słuchajcie, gola Fabiański, chcecie tego? Okej? Okay? Podam się rękę, ale... Przyjmij piątkę, stary, no.